mieszkanka Sitnika jeszcze przez kilka dni. Tak, jeszcze tylko przez kilka dni, no ponieważ w 2019 roku dowiedziałam się i to z własnej tylko inicjatywy, ponieważ w styczniu rozpoczęli podróże po mojej działce panowie, gdy spytałam, dlaczego mówią, że mierzą pod autostradę. Żadnego oficjalnego pisma, informacji nie dostaliśmy. To bardzo mocno podkreślam. Pani Małgosiu, w tle widzimy ten dom, to jest pani... Dom morelowy. Dom morelowy w tle. Morelowy. Tak, w tle. Tak. Tak, to jest mój tato, lat ponad 80, mama blisko 80. Zaznaczam, że jest to dorobek ich całego życia. Własnoręcznie wszystko zbudowali. No właśnie, na jakim etapie obecnie jesteście? Jak to przebiegało? Czy to przebiegało zgodnie z normami, których byście się spodziewali? Rozpocznę od tego, że chyba na pewno nie są to normy cywilizacyjne, bo po pierwsze nas nie poinformowano oficjalnie o tym, że ma być autostrada. Jak powiedziałam, w styczniu 2019 roku rozpoczęli podróże po działce różni panowie mierniczy. W marcu rozpoczęłam pisanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mam tutaj cały plik tych pism. Do firmy wykonawczej Multiconsult. Następnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych już mówiłam, ale również do ministra infrastruktury. Okazało się z tych pism, po dużym moim nacisku, że decyzja o autostradzie została wydana w 2011 roku w grudniu. Uważam, że nie jest to w pełni prawda, dlatego że sąsiad, który pobudował się na działce sąsiedniej, dostał pozwolenie ze starostwa i z gminy w 2016 roku. Podkreślam, 5 lat po wydaniu decyzji o tym, że nitka autostrady będzie przebiegała właśnie tędy, człowiek dostaje pozwolenie na budowę. Kredytuje się, buduje dom, mieszka od grudnia i w tym roku musi go opuścić. Pisma, które wysyłałam, były nie nastawione wrogo na fakt autostrady, tylko wnosiłam w nich o to, żeby lekko przesunąć nić tej autostrady z tego powodu, że tuż za nami właśnie jest szeroki pas, który jest tylko polem i łąkami. Naprawdę nie byłoby konieczności wysiedlania kogokolwiek. Odpowiedzi były z góry z tezą, że nie da się tego zrobić. A to jest naprawdę właściwie taki niezbyt chyba dla naszych inżynierów bardzo trudny gest, jeżeli by była dobra wola. Chyba że komuś innemu robiono dobrze. Natomiast te trzy gospodarstwa, trzy domy, trzy działki po prostu mają być zlikwidowane. Następnie żadnej pomocy nie mamy. Tutaj bardzo mocno podkreślam. Znikąd. Zarówno przy przewożeniu się, ja na przykład muszę robić wszystko sama, ponieważ mam tych 80-letnich rodziców i o wszystko muszę zadbać. Nie gwarantują nam na ten czas w ogóle pieniędzy. To jest najważniejsze. Jeżeli całe życie tutaj mamy zostawić i mamy to zostawić za darmo, podkreślam bardzo mocno. Wysokości wyceny nie zna nikt z nas. Nikt z nas nie zna wysokości wyceny i nie wiadomo, kiedy poznamy, podkreślam. Zaliczka może? Nie ma żadnych zaliczek. Po naliczeniu o wysokości odszkodowania, której nie znamy, wojewoda ma 3 tygodnie na przyjrzenie się faktowi i na zaakceptowanie bądź nie. Pieniądze nie wiemy, kiedy otrzymamy. W wersji urzędników będzie to ratami. Pierwsza rata, wersja optymistyczna, do końca tego roku. Natomiast następna część nie wiadomo kiedy. Proszę tutaj wziąć pod uwagę, że mamy opuścić wszystko, nie mamy gdzie mieszkać, nie dostajemy pieniędzy. I no właśnie, to chyba nie jest w ogóle podejście zgodne z prawem i sprawiedliwością również. Jakąkolwiek, taką podstawową, bo w cywilizowanym świecie, a zresztą niech ci panowie urzędnicy sobie pomyślą, czy im ktoś da mieszkać w domu, nawet pod wynajem, a nie kupno, jeżeli nawet nie zaliczkuje, jeżeli nawet nie zapłaci, jeżeli chce kupić pieniędzy. Natomiast nam się każe zdobyć miejsce zamieszkania bez
pieniędzy. Jeżeli ktoś wynajmuje, musi najpierw zapłacić, a przesłać dowód zapłaty do generalnej dyrekcji, wówczas generalna dyrekcja zwróci. Pytam, skąd ci ludzie mają wziąć pieniądze na to, żeby nawet zapłacić to, co mają zapłacić za wynajem. Więc żadnej opieki nie mamy, po prostu trzeba powiedzieć, że jest to absolutnie nieludzkie. Zostaliście opuszczeni. Zupełnie. Pieszy. Tak, właśnie czeka transport, który opłacam. Muszę również ludzi nająć do wynoszenia pewnych rzeczy, bo wymagania co do standardu opuszczenia mieszkania są bardzo wysokie. Jak rodzice przyjęli ten fakt? Rodzice jak przyjęli, choroby, które mieli, odnowiły się, doszły nowe, są na lekach, taka jest prawda. Nie ma tygodnia właściwie, że bez wizyt u lekarza i stan się niestety, ale pogłębia, dlatego że my wzięliśmy tę wersję, że po prostu no jeszcze nie jesteśmy przeniesieni. Oni po prostu są bezradni. Siknik 13, okazał się pechowy ten 13. No raczej się okazał pechowy, zobaczymy jak będzie, zobaczymy co generalna dyrekcja nam powie, zobaczymy kiedy dostaniemy pieniądze, bo na razie ich nie dostaliśmy, kazali nam się wyprowadzić. W tle widzimy co? Mój dom, który w 2016 roku dostałem pozwolenie, tak jak na materiale pani Gosia, od pani Gosi kupiłem to, dostałem pozwolenie. Tak, tą działkę kupiłem, rozbudowałem dom w 2016 roku, pomieszkałem w nim raptem od grudnia do lipca. I kazali mi się wyprowadzać. Nie pytam o pieniądze, to bardziej prywatne sprawy. Masz kredyt? Tak, mam kredyt. W środę oddałem tydzień temu dom dla generalnej dyrekcji, a kredyt mi został i muszę go spłacać. Gdzie teraz mieszkasz? U mamy aktualnie, no bo nie mam gdzie pójść. Z synem. Jak myślisz, gdzie kto zawinił? Ja może zadam takie podstawowe pytanie. Czy kupując tą działkę w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy coś takiego było, o tym było mówione, czy jest to teren pod budowę, czy był to teren zarezerwowany pod budowę autostrady? Nikt mi o tym nic nie mówił. Jak zgłosiłem to wszystko, że chcę rozbudować budynek, dostałem pozwolenie i w gminie, i w Urzędzie Miasta. Stanu, tam w urzędzie powiatowym, no i po prostu co, zrobiłem plany i zaczęliśmy rozbudowę. Jeszcze w tamtym roku trzymaliśmy 20 sztuk bydła w oborze, gdzie jak się dowiedziałem, no to automatycznie z bratem musieliśmy to wszystko polikwidować. Na jakim etapie jesteście obecni? Na jakim etapie? Już przeprowadzonym, siedzimy u mamy w jednym pokoju, gdzie mieliśmy 140 metrów kwadratowych, gdzie była dziewczyna. Wszystko było. Ten dom jest przeznaczony pod zburzenie. Tak, jest przeznaczony pod zburzenie. Wiesz już, kiedy to będzie następowało? Nie. Nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo. Również w twoim przypadku żadnej zaliczki, żadnej wyceny, odszkodowania. Daleko do tej ta droga jeszcze. Tak jak wspomniała pani Gosia, nikt nic nie wie. Zobaczymy. Jak oddawałem dom, powiedzieli, że może w grudniu dostaniemy te 70%. Ale kredyt mi zostaje i jest teraz październik, tak? Co bank na to? Bank na to? Bank sam jeszcze nic nie wie. Dla banku właśnie trzeba zanieść. Ratę. A raty wiadomo, teraz rosną, prawda? W tle za wami widzę historię waszej rodziny? Dorobek? Tak, cały dorobek, przez 42 lata. Ten dom również idzie pod autostradę. Oczywiście. I całe budynki, wszystko. Całe gospodarstwo. Tak. No właśnie, czy ktoś was do tego przygotowywał? Czy ktoś z wami o tym temacie porządnie rozmawiał? Dzisiaj, 25 października, na jakim etapie jesteśmy? Jak to oceniacie? Nic nie wiemy. Wyprowadzić się jak najszybciej, do 30 dni. 5% więcej dają, wyprowadzić się. Wszystko ma być wyczyszczone. Nie wiadomo, gdzie się wyprowadzić. Nie ma żadnych pieniędzy, nikt złotówki nie daje. No i nie wiem, gdzie mam iść, nie śpię po nocach i mnie to wszystko. No ja trzymałem konie, miałem 8 koni, sprzedałem wszystkie, jednego sobie zostawiłem. I ta dyrekcja cała przyjechała, no aby cenę powiedzieli, że coś takiego jak hotelu na koni nie ma. I jeżeli jakbym zagłodził konia, to bym wtedy dostał mandat. A tak ja nie wiem, mama miała kury, ich to nie interesuje, pieniędzy nie mamy. I mam wynajmować nie wiadomo gdzie i pieniądze skąd wziąć i można powiedzieć jaką mam posesję i nic z tego, drogę robią, wszyscy robią drogę, budują,
Tylko czekają na co? Na zburzenia, a pieniędzy za co mam iść? Pod most? To najlepiej być Ukraińcem, bo Ukraińcy dostają 500+, po prostu, a ty jesteś wszystko dziadem. No podobno o tej autostradzie to słyszeliśmy od 40-50 lat. No tak, była rozmowa od 50 lat, ale nic się nie działo. Kto tam myślał, że to może być autostrada? Tak szybko, w miesiącu, jak może w miesiącu, dowiedzieliśmy się, że ta autostrada i to postępy idą co dzień, to lepsze i bardzo szybko postępy. Także czekają tylko, abyśmy się wyprowadzili i jak najszybciej zburzyć. Pamiętam, że były spotkania Generalnej Dyrekcji Planistów tutaj. Były spotkania, były konsultacje, w których z nich uczestniczyliście? Ktoś od nich u was był, żeby z wami porozmawiać? Tak, byli tu z Warszawy i takie tylko informacje, że ma być wyczyszczone szambo, ma być wszystko posprzątane w każdym budynku, wszystko posprzątane, żeby nie zostawiać w ogóle tam coś w tych, czy w oborze, czy w stodole, czy w domu, wszystko posprzątane. I że szukajcie sobie stacji jakiejś, jakiś wynajem, szukajcie sobie, że oni nie, będą... szukajcie do kupna, ale ja mówię... Do kupna, do jak mówię, że nie macie, my nie mamy pieniędzy, ja nawet nie wiem na czym stoję. Ja jestem, ja siedzę już parę miesięcy jak na bombie, bo już, a już ostatnie miesiące to już jak na bombie. Siedzę, piję kawę, a mi pod samo szybo, ja do Dety, ja do koparki, że serce się kraje, co tyle dorabiałam się, zostałam z dziećmi małymi, wdową, miałam życie różne i teraz znów mam takie same życie. Nie bolałoby to tak, gdyby było właśnie, byłaby ta pewność, ta wiadomość, nawet te pierwsze pieniądze, jakieś zaliczkowe, nie bolałoby to tak, prawda? Bo byście wie, sobie... Wie pan co? Nie bolałoby, żeby powiedzieli, chociaż że załóżmy, dostaje pan 100 tysięcy, a ta pani mówi, wyceniała miesiąc temu i ona mówi, że no pan coś szuka, ale w jakich pieniądzach szukać? Jak ja nawet nie wiem, ile ja dostanę, czy za pół roku te pieniądze, ale chociażby przysłali papier, czy 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy 300, to co ja mam kupić? No co ja mam kupić? Pani była wyceniała ten obiekt cały, zaszła do obory, pan jeszcze może zdjęcia porobić. I ja mówię, to te żelazo mogę wyciąć. Nie, 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 żelaza pan nie wytnie, bo pan dostanie karę, że pan wyciął. Ale jak zaszła do garażu, tam jakieś stare opony, dywan, jak to wie pan, na wsi się mieszkało, tak? Czy tam... No, tak, rzeczy. To powiedziała, że mam to posprzątać, bo za to karę dostanę. To jest takie chore i no nie wiem, no to... Ja się wynoszę dzisiaj, płaccie mi pieniądze, macie pieniądze na autostradę, drogę robicie, to płaccie mi. Ja się dzisiaj wynoszę i niestety, sorry bardzo, no bo idziesz kupić samochód czy coś, to płacisz pieniądze, a tu mam odciąć prąd, wodociąg, światło, szambo wyciągnąć i jestem bezdomnym. Ja jestem bezdomnym w tej chwili z mamą. Dzisiaj was jeszcze spotykam tutaj. Jak w tym momencie, co dziś jeszcze robicie? Ostatnie jakieś porządki? Tak, ostatnie porządki. Jeszcze już tutaj... zostały dwa koty i pies. I koń. I koń. Do zabrania. Co się z nimi stanie? No zabierzemy ze sobą. Na razie na stancję. Zabierzamy tam ze sobą. Zabieramy wszystko tam. Ten, bo zwierzyna i zabieramy. Sentyment? Mam sentyment, mam 40 lat tutaj mieszkam. Sentyment duży mam. Bo został jeszcze... bez ojca. Pracował 10 lat i ojciec zginął i pracował 10 lat i tak ciężko to wszystko, tak to. Czy ktoś, ktokolwiek przyjechał do was, powiedział, pomożemy? Nikt, nie, nawet nikt nie powiedział, a nikt. Oprócz Agnieszki Sęczyk, co zadzwoniła chyba ze 3 razy, czy to pomóc. No i koleżanki, czy pomóc przy prowadzce, nie powiem, no bo koleżanki... Mam takiego kolegę jeszcze, Arka Połowicza, to też. Pożyczył mi traktor i koleżanki. Pan to może zaznaczyć, że po prostu kolega pożyczył mi traktor na 2 tygodnie i nie było problemu. No. To miejsce dla was w tym momencie już stało się, nie wiem, historyczne, sentymentalne. Tu będzie autostrada, tego miejsca nie będzie. No, nie będzie, ale w pamięci zostanie, że tu był dom, tutaj moje dzieci wychowywałam. Do czwartku macie to opuścić i oddać klucze. Tak. Tak, do czwartku mamy już mają przyjechać i już mamy oddać. Już jestem wymeldowana. Klucze człowiek oddaje i nie masz pieniędzy, nie masz domu. Jesteś, no nie wiem jak to, nie wiem jak to się nawet wysłać. Po prostu jesteś bezdomnym.
Posłuchajcie, jak wam pomóc? Jak my możemy mieszkańcy gminy Biała Podlaska, miasta Biała Podlaska, takim ludziom jakby pomóc? Przecież to jest tragedia. Fakt faktem, bo autostrada jest potrzebna, ona jest potrzebna, ona się buduje, ale nikt nie przypuszczał, że wy, kilku takich mieszkańców na terenie gminy Podlaska, gdzie tracą swój dobytek, tracą swoje domy, muszą się z dnia na dzień przeprowadzić. Jak my możemy wam pomóc? Czego potrzebujecie na dziś, na teraz, na jutro? No nie wiem, no jakieś wsparcie może pieniężne, czy no nie wiem, no bo już żeśmy się... Czy w ogóle tego oczekujecie? Czy oczekujemy? No nie no, wiem, panu, czy jakby ja panu mogli... powiem tak, no po prostu ja mam się wynieść z domu, a nie wiem, jakie pieniądze zostanę, kiedy no, i coś. No. Jesteście w niepewności po tak, prostu. Tak, no. Bo jakby pole... Coś, za jakie, jak to, za jakie pieniądze? No jak... po prostu, no to jest człowiek bezradny, no bo wszystko teraz kosztuje, tak? No kup samochód, idziesz do kogoś i powiesz, że po prostu ja ci zapłacę tam za pół roku, a ty się, daj mi samochód, tak? Podpiszmy umowę, tak? No to wie pan, to jest, dla mnie to jest chore i nieludzkie, no po prostu, no nie wiem, no. Stać na drogę, robią tutaj, może pan zrobić jeszcze tam zdjęcia, tak, tylko tak, czekają po prostu, czekają tylko na nasz dom, ale no dajcie człowiekowi pieniądze, stać na betoniarki, stoją, wszystko stoi, a tutaj wyprowadź się z domu, szambo wyciągnij, prąd odetnij, no swój prąd, widzę, to odcięty już jest. Tak, odcięty, prąd, odcięty, mieli odciąć w piątek prąd, a... I to ja jeszcze muszę na swój koszt zrobić. A ja w czwartek jest... przyjeżdżam tutaj, mi sąsiadzi dzwonią, że przyjeżdżaj, bo prąd odcięli, bo na dworze odcięli, a licznik z domu i musiałam tam i od czwartku już mieszkałam u siostry w Sitniku, od czwartku. Kwiatki widzę jeszcze rosną. Tak, kwiatki już nie wszystko będę ich rośnie. Wyrywać tam, bo kwiatek każdy policzony, każde drzewko, każde do zapłaty, ale jaka ta kasa będzie, to nie wiem. Wszystko policzone, każdy płot, każda sztacheta, każdy mieczyk, każdy krzak, każdy, wszystko policzone, każda brama. A jakie to pieniądze? No mówię, że pieniądze... To podsumujmy, ile mniej więcej tutaj arów, hektarów, co oddajecie, jakie budynki? Tu jest, wie pan co, to jest 80 arów posesji ogrodzonej. Plus zabierają tutaj hektar, półtora hektara pola praktycznie. I teraz tak, wie pan jeszcze, jak to się mówi, na polu człowiek nie mieszka. Tylko teraz tak, ja już, załóżmy w marcu, jak będą szły dopłaty, ja już na te pole nie mogę złożyć dopłat, bo to już nie jest moje. A za pole będą płacić może za 2 lata, bo najpierw mają za nieruchomości płacić. Czyli ja już 2 lata nie mogę nawet na dopłaty złożyć, bo to już nie jest moje, ale pieniędzy nie mam. I za pole za 2 lata mniej więcej. Tak, mniej więcej, tak pani powiedziała, bo pierwsza sprawa za nieruchomości, ale za nieruchomości też może być 70%, no ja tego nie rozumiem. Jak to można coś na raty kupować? Na raty to są, no są raty, ale... Tutaj zostaje resztówka taka, to oni mówili, że oni mogą kupić, bo za płotem, za ogrodzeniem zostaje i taka resztówka, że oni no, mogą tu odkupić, ale ja pole to dla mnie mogliby zabrać i 5 hektary. Bo pole czy łąkę? Na polu człowiek nie mieszka. Tego. Chociaż ludzie płaczą, że zabrali pola kawałek czy łąki. Ja bym bolała 5. A jak ja mam całe gospodarstwo, garaże, nie garaże, obora, stodoła, pomieszczenie, dom.